przypomnieć Państwu, kto się znalazł po raz kolejny, a kto po raz pierwszy. I tak zauważyłam, że po raz pierwszy znalazła się laureatka i tutaj są dwie panie, które przyszły dzisiaj pierwsze, a mianowicie pani Wanda Zakrzewska i pani Helena Sobota, które przepięknie dbają o dosyć duży plac, powiedziałabym, a mianowicie o ten ogródek na ulicy Janowicza. I olbrzymie brawa dla pań. Panie, bardzo proszę o pokazanie. Kiedyś powiedział, że najpiękniejsze kwiaty są w kwiecie wieku, ale mi się wydaje, że wcale nie, bo pojawiają się młodsi laureaci. I po raz pierwszy tutaj gościmy Państwa Kozłowskich, Panią Marię i Pana Brunona Kozłowskich z ulicy Lejka. Tak. I chyba to są wszyscy. A nie, jeszcze Pani Barbara i Pan Władysław Krawczur. Przepiękny ogródek. Po raz czwarty. W zeszłym roku nie było widać, ale w tym roku myśmy to zauważyli. Jeszcze na dokładkę, najprawdopodobniej Państwo zauważyliście i znaleźliście we wczorajszym Olsztyniaku, tym świątecznym, oczywiście nasze miasto na Jarotach wybrali najpiękniejsze balkony. W ocenie tego programu oni biorą udział. A więc od bardzo rzeczy poważnych, które milionowych kwot dotyczą, no te trochę drobniejsze, ale jakże widoczne i jakże potrzebne w postaci Waszych kwiatów. Więc także i Radzie Osiedla dziękuję uprzejmie. Wy razem potrafiliście zorganizować coś fajnego. Wygląda, ten rejon Olsztyna wygląda zdecydowanie lepiej niż pozostałe miejsca. Utrzymujcie to Państwo. Za to będą Wam wszyscy wdzięczni. A musimy prezydenta, pan przewodniczący znacznie częściej od nas spotyka się z panem prezydentem, przekonać do tego, że Jaroty należy jakoś szczególniej docenić za to, że my promujemy Olsztyn. Nie? Dziękuję bardzo panie prezesie za ten budujący chyba głos, ale to właśnie rzeczywiście tak chyba wygląda. To jest promocja naszych Jarot w Olsztynie i co niektórzy mogą nam powiedzieć. I oczywiście na pewno, tak jak mówiłam, że są pani Wanda Zakrzewska i pani Helena Sobota. Tak. Ja już się dowiedziałam, że te dwie panie dbają o ten jeden ogródek. A zaczęłam mówić. No. Pani Teresa. Kto z Państwa jeszcze chciałby... O, świetnie, diagnoza pomaga żonie, efekty widać na balkonie. Brawa! Super. Niech Boże nie wpije, że jego sąsiadka widzi. Kto jeszcze? W takim razie myszki są już gotowe. Myszki są już gotowe. Numer 1. 01, tak? Tak, 01. Nagrodę fundowało Studio AB, fotografia ślubna, Olsztyn pana Sajeny. Dziękuję bardzo. Kwiaciarnie Zielony Polipan, ulica Kliczyńskiego 27, do odebrania nagrody. Dziękuję bardzo. Ona na porządku. Dziękuję. Pani Helenko, zapraszamy Pani. Tak jest.
Zapraszamy. To wie pani w życiu? Ja tam, ja tam pani dochodzi. Ale tam mieszka moja córka. Takiego, i chce pani nagrodę? Nie. Nie chce pani nagrody? Ja tylko się cieszę, że tam piękne kwiaty rosną. Tylko jestem niezadowolona, jak kradną. Panie prezesie. Trzeba mapa zdjęcia robić. Proszę. No to żeby nie kradną. Oczy ma się szczerze. Tak, żeby pani nie uschła, była w pracy, to też mamy dla pani nagrodę. O. Dziękuję pani bardzo. Kto jest? Wszyscy działali. Dziękuję wam za to. Dziękuję wszystkim. Jeszcze mamy 10 minut. Proszę na konsumpcję o 17. Rozsadzimy się. Dla zrobienie 5 minut. Na pani Polska będziemy pracować. A ja jeszcze biorę za robotę.